Witajcie, kochani. No, dzisiaj jest późna pora, ale właśnie taka jest dola artysty, że późno, nie późno, ale musi, albo inaczej, chce jechać na koncert. Dzisiaj gramy koncert w Mirosławcu. O właśnie, widać, Mirosławiec. Ha, 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 ha. Wielu z Was zadaje mi bardzo ważne, egzystencjonalne pytania, fundamentalne wręcz, takie powiedzmy być albo nie być, które brzmią: Doda, dlaczego masz kierownicę po prawej stronie? Czy masz samochód z Anglii? Otóż odpowiadam, nie mam. To jest takie lustrzane odbicie w tych cholernych transmisjach. Tu jest Rafi, który jeździ normalnie samochodem. Nasz wspaniały menadżer. Cześć, Rafi. Cześć, cześć. Cóż to za fantastyczna niebieska, szeleszcząca kurteczka. Przeciwdeszczowa, bo pogoda się niepewna. Niepewna? Niepewna. Ja jestem zbilansowana jak witamina centrum. I pewna jak pogoda w jesień. Także tak to wygląda, słuchajcie. I mam dzisiaj dla Was fantastyczną informację. Wszyscy pragniemy bardzo serdecznie, całe 1000 osób, które nas teraz obserwuje, pozdrowić i ucałować nasze nowe dziecko w zespole. Mianowicie dzisiaj Sowa urodziła, właściwie jego żona urodziła. Niestety nie możemy zrobić tego, co zrobiliśmy, kiedy to było? 2 lata temu? Już tak. 2 lata temu, kiedy wbiliśmy się na porodówkę i chcieliśmy wszyscy razem z dużą dostawą łyskacza przyjąć dziecko Sowy. Pielęgniarka nas wygoniła na zbity pysk. No, Sowa w sumie też się zachowała trochę chamsko, bo nie przyznał się do nas, nie? W szoku był. W szoku. Nie wiadomo, czy był bardziej w szoku, że urodziło mu się dziecko, czy bardziej w szoku, że zespół do niego przyszedł cieszyć się z nim. No nic, w każdym razie teraz tak wycyrklował, że właśnie w Mirosławcu, żebyśmy nie mogli wejść na tą porodówkę, bo ona jest 600 km stąd, urodziła mu się córka, także Sowa, wielkie gratki. Dzisiaj cały koncert jest dedykacją dla Ciebie i dla Twojej córeczki. Właśnie próbujemy przekupić pielęgniarkę i jesteśmy z nią na łączach i w sieci, żeby nam wysłała zdjęcie małej Sowy, bo chcemy małej Sówki, bo chcemy rzucić na telebim i zadykować jakąś piosenkę. Może fajna jaga z Ciebie jest, co? No tak, to dziękuję. No właśnie, słuchajcie, no. Także tak. Wszyscy właśnie dołączamy się, całe 1000 obserwatorów, dołączamy się do Sowy i Sowa 100 lat, 100 lat, niech żyje Sówka nam. Just us. 100 lat, 100 lat, niech żyje Sówka nam. Jeszcze raz, niech żyje Sówka nam. Niech żyje. No tak, bo zapomniałam, że on ten. Także miałam dzisiaj nic nie pić, ale no chyba się napiję tego zdrowia za naszą pociechę. Mamy w sumie w zespole bardzo dużo małych dzieci, znaczy małych, no. Więc tak, Piro ma 2 dzieci. Piro ma 2 dzieci, tak? Stasia i Krzysia. Kinkiet ma 3 dzieci. Ale może nie będziemy mieć, bo się... Nie, bo może się jebniemy. Czyli już 5. Teraz Sowa też ma w sumie teraz 3, nie? Czyli już jest 8. Ty masz 2. Czyli już jest 10. Ojciec, który trochę nas zdradza z Brzozowskim. 2 ma. To już jest 12. 12. Syn. Syn ile ma? 1. 1, 13. Jeżeli pójdziemy w technikę, to Grzesiu ma 2. No. 3. 2. No. Potem Wiktor ma 1. No dobrze, 15, no. Ze szpitala dzwonią. Halo, halo. Na bank ze szpitala? A my jedziemy na spokojnie. Chłopaki się montują, dojeżdżamy za jakieś 10 minut. Super, dziękuję. Czyli słuchajcie, w zespole jakby nie patrzeć, mamy 15 dzieci, no. Rośnie nam duże Kelly Family.
Trzeba by było zrobić Rafi jakiś taki piknik czy coś, może co? Piknik zespołowy. Rodzinny, no wiesz, no za tym pikniku zespołowym Sylwestrze to się działo. No tak, to fakt. No to nie są dobre pomysły. Ale to jakieś ognisko czy no, coś? Ognisko, tak, myślę, że mamy radę. Dobra. Dobry pomysł. Witajcie ponownie. Jedziemy, no jakby nie patrzeć, ciężka droga jest, więc gubi się zasięg, ale zapomniałam powiedzieć, że jeszcze Snake, nasz fantastyczny gitarz, jest to jedno. Czyli mamy 16 bachorów. Czyli jeszcze, słuchajcie, 5 i mamy drużyny 2. Bez bramkarza. Bez... Tak. Bez bramkarza jednego. Bez jednego bramkarza. To sobie drużyna zrezerwowała. O Jezu. No dobrze, słuchajcie. Co tam u was słychać? Co tam, jak tam, jak się czujecie? Jak spędzacie tą fantastyczną sobotę? Ja spędzam ją jadąc na koncert do Mirosławca. I zaraz będę wychodzić na scenę, także i opijać nowonarodzone dziecię, sowie dziecię. Naszego wewniarza perkusisty. Aha, mecz oglądają, bo dzisiaj Niemcy z Włochami. Ja trzymam za włoską drużynę kciuki. Nie za Niemców, na pewno nie. Oczywiście, że Sowa gra. To jest właśnie taka dola artystów. Że poród, nie poród, to człowiek jest na scenie i gra, nie? Tak. Rafi, jakby nie patrzeć, no. Trzeba. O, jest 1-1, Włochy, Niemcy. Dobrze, że w końcu, wiesz, zremisowali. Słuchajcie, no mam za jakieś... Za ile będziemy, Rafi? Za 10 minut będziemy już, że tak powiem, na koncercie, także ostatnie parę pytanek i żegnamy się słodko, całując wszystkich w usta. Mega emocje były w czwartek. Słuchajcie, my oglądaliśmy, było to bardzo niesamowite, ponieważ zrobiliśmy wszystko podczas spektaklu czwartkowego, żeby zdążyć na mecz. Czyli skróciliśmy przerwę, zaczęliśmy 5 minut wcześniej spektakl. Każdy nawijał trochę szybciej, żeby tylko zejść ze sceny. Punkt 21 i mieliśmy przygotowane telebim. Postanowiliśmy, że będziemy właśnie oglądać wszyscy razem, że publiczność, która będzie miała ochotę, też w ogóle z nami może zostać i oglądać ten mecz. W ogóle fantastyczna atmosfera. No i wychodzimy się, słuchajcie, kłaniać po spektaklu. Wychodzimy się kłaniać po spektaklu. Już prawie zginamy się w pasiach scyzoryk. Ja patrzę, a operator nasz dźwiękowy podnosi szalik i zaczyna skakać. Ja mówię, Boże, gol! I drę się na cały teatr Imka. Mówię, gol, słuchajcie, gol!
i nagle już nikt nie wytrzymał. Tamten nasz operator zaczął krzyczeć, tak, gol, 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 już się nikt nie kłaniał. Wszyscy zaczęli skakać, piszczeć, bo lewy strzelił w drugiej minucie, także akurat to nasze ukłony. Już po ukłonach, już nikt się nie kłaniał. Spuściliśmy telewizję i oglądaliśmy, słuchajcie, mecz do końca razem z publicznością, która zechciała z nami zostać. Razem z aktorami i reżyserem. Naprawdę fantastyczna atmosfera, super było. No, zakończyło się jak się zakończyło, jednakże uważam, że honorowo, solidnie, bez wstydu i naprawdę gra bardzo fajna na wysokim poziomie, także jakby nie patrzeć, bardzo fajnie, godnie się to oglądało. No dobrze, słuchajcie, to ja już powoli kończę, bo dojeżdżamy, muszę się jeszcze rozśpiewać. Dzisiaj gramy późno, bo o 23:00. Najgorzej, jak się gra przy jeziorze. To już jest najgorzej, bo wtedy tak, bierzecie wysoki dźwięk, otwiera się japę i nagle miliardy komarów wpada po prostu. Plujesz po prostu tymi komarami, znaczy plujesz to jeszcze nic. Uważam, że najgorsza opcja to jak się przyklejają do błyszczyka i nagle nie można w ogóle tego wyjąć. Jakiś komar z takimi łapami przyklejony, wklejony, wisi po prostu na tych ustach albo na mikrofonie. Albo jeszcze gorsza opcja, do oczu jak wpadają. Albo najgorsza, co mi się kiedyś zdarzyło, jak centralnie człowiek się zakrztusi taką wielką komarzycą matką. Nie, te wielkie komarze to są samce. Te małe gryzące to są suki. No, jak to dziewczyny. To kochani, bawcie się dobrze, oglądajcie mecz, trzymajcie kciuki za mnie. Ja wchodzę zaraz na scenę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam fantastycznej soboty i jutro niedzieli.